Cześć kochani piesiacy. Dzisiaj chcieliśmy podziękować bardzo panu Adolfowi Kudlińskiemu. Dziś dotarła do nas wiadomość, że pan Adolf z nocy z 24 na 25 października zmarł w swoim mieście w Orzechówce. Bardzo jest przykro, że nie będzie go nam więcej dane posłuchać jego opowieści, motywacji, jak żyć, jak być dobrym człowiekiem w tym podłym świecie, który nas otacza. Jak to możliwe, że jeszcze kilka chwil temu, kilka dni, tygodni mówił, że go zabraknie, a dzisiaj już go nie ma z nami. Pan Adolf miał tyle chęci, pokazywał nam drogi prawdy, nie owijał w bawełnę. Mówił to, co myślał. Pokazywał nam, jak żyć, jak przetrwać, jak robić żywność, jak magazynować ją. Miał ogromną wiedzę na temat ziół, wielolecznictwa, przechowywanie zapasów. W ostatnich chwilach pokazywał, jak robić duże jeziorka wodne, magazyny wodne, jak przechowywać ryby, aby nam niczego nie zabrakło, nam Polakom. Bardzo będzie nam go brakować, bo po prostu człowiekiem po człowiekiem wielkiej wiary, wiary w ludzi, którzy chcą myśleć o życiu i osiągnąć coś w życiu, aby przetrwać w tych czasach pseudowirusa i tych innych rzeczach w naszym świecie. Ktoś zarabia miliony na tym, ktoś bankrutuje, ktoś traci pracę, pieniądze, dorobek życia. Ktoś przekazuje nam wiedzę, jak to powstrzymać, i nagle nie ma go z nami, znika. Pan Adolf Kudliński starał się nam przekazywać, abyśmy my byliśmy ludźmi myślącymi. Trzymali się razem, wspierali się, abyśmy stali się niezależnymi od tego całego państwa, świata, abyśmy po prostu byli sobą i mogli przetrwać. Bardzo chcieliśmy poznać pana Adolfa osobiście. Jak nasi znajomi, jak Grzegorz Śledziak, czy tam Zbigniew Bańkowski. Byliśmy już tak bardzo blisko wyjazdu do Orzechówki. A teraz jesteśmy tak daleko. Bardzo nam przykro, że nie było nam to dane tak wyjechać z Pawełkiem tam, na wieś do niego. Ale cieszymy się z jego filmów, które nam zostawił. Kopiujmy je, ściągajmy, zachowujmy na dyski, bo dzisiaj kanał jeszcze istnieje, Adolf Kudliński, ale nie wiadomo jak długo. Więc pamiętajmy o nim, aby te chwile nam nie zniknęły, nie umknęły, bo za chwilę możemy żałować, że pamięć o panu Adolfie zniknie po prostu. Subskrybujmy jego kanał. Cieszmy się jego wiedzą. Róbmy zapasy. Róbmy zapasy.
bądźmy po prostu ludźmi w tym podłym świecie. Cześć, kochani.